Siemaneczko, widzowie. Nie, paczuszka dzisiaj nie. Dzisiaj mamy ważniejszy cel. Witam was w kolejnym odcineczku z Need for Speeda. Dzisiaj przechodzimy sobie ostatnią ligę terenową przed gonitwą banitów, prowadzoną przez familijnego biznesmena Holtzmana. Kompania ryzykantów, proszę państwa. Jesteśmy prowincjuszami, ale gwarantuję, że żyje nam się lepiej niż tam. Kasa w rękach, piach w butach, a przed oczami tylko niebo. Witaj w kompanii ryzykantów. Jakie bujne, patrz już się. Wyrywny dzieciak. Koda. Chciałem znaleźć skrót do screenshota, żeby zrobić miniaturkę, ale spauzowałem w trakcie cutscenki. Gość ogólnie teraz nas testuje. I to będzie dosyć długa misja, bo teraz... Oj, teraz jedziemy na lotnisko. Dopiero po przyjeździe na lotnisko odbędzie się taki wyścig z jego kumplami. Dobrze, no na razie Holtzman nie sprawia wrażenia takiego, no nie jest taki jak Supernova. Na pewno, da się lubić. Widać, że jest taki brawurowy, ale... Ale da się... Nie wzbudza podejrzeń tak jak Supernova. What the? Bok, co to się tam stało? Jak się zbudowałem barierkę. No, zobaczymy, co nam powie. Zobaczymy, jak się będzie sprawować nasz samochód pod off-road. Ulepszony na maksa. Ma najlepsze możliwe części, jakie mogą tylko dropnąć. What the fuck? Co tu się dzieje na tych barierkach? Jedyne co ma słaby ten samochód to w zasadzie hamulec, bo ma tylko 354 km na godzinę. Ale fakt faktem i tak w terenie większej prędkości niż 300 nie rozwiniemy. Może nawet więcej niż 250 się nie uda. Dobra, lecimy. Będzie rampa, albo i nie. Albo i tak. Dobra, wyścig testowy Bajajo. No, no i ma dużo części podskok i nitro. Bez problemu. Cieszę się. Nagrywa się na pewno? Tak, na szczęście tak. Przepraszam, że nie widzieliście tej cutscenki. Już więcej nie pauzuję. Cześć, ja pierniczę. Dobra, będziecie mieć długi odcinek. Fajnie, cieszę się. Co teraz? A i to była misja jednak. To chyba najlepszy łączny czas, jaki tutaj widziałem. Jasne, mówisz tak, żeby... Nie lubię wciskać kitu. Teraz widzę, czemu inne ekipy miały problem. Ale z nami będziesz się bawić jak nigdy. Założę się, że jeszcze się tak nie ścigałeś. Czas z grupą Wolne Ember to było trochę za duże szaleństwo. Mówisz? Następny wyścig jest przy panelach słonecznych. Będziesz? Waszych panelach? Tak jest. Podziękowaniami od familii. Widzimy się. Dobra, już zaczynam trochę jechać tutaj. Pierwszy wyścig z marionetkami. Jak tam, Mac? Dziwne, Daj. Holtzman, pierwsze wrażenie? Jakoś ujdzie. Co? Mocno się trzyma familii. No wiem, no wiem. Też mnie to zmieni. Jasne, czaję. Cóż, ale uważaj na niego. Tak. Będę. Oczywiście. Jak zawsze. Nawet Maka to zrobiła. Ja umiem latać! Dobra. Cyk. Z tobie zobaczę, jak to tam wygląda z tymi skrótami klawiszowymi. Już jedziemy. Wyścig.
Dobrze. Jedziemy. Już wiem, gdzie się robi miniaturki i nie spauzuję odcineczka. Teraz zrobi się ciężko. Nie odpuszczać, ekipa. I w to mi graj! Dobrze. Nie będę odpuszczać. Zobaczymy, jak dobre mają przyspieszenie. No jakieś takie krótkie te tory. 6 km co to jest w terenie? Oj, oj, oj. Dobra. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że wyścigi w gonitwie bani to będą przynajmniej 20-kilometrowe, a nie takie prytki jak tutaj. Na razie to tak... Muszę przyznać, wspaniale jest być pierwszym. Oczywiście. Nie, bez problemu, jedziemy. I w ogóle zapomniałem powiedzieć, pewnie zauważyliście, że Nitra to ja mam prawie jak tyle, ile w Dragsterze. Tyle samo mocy. Oj. Fajnie, że da się kierować. Dobra, garbuz. Red Hill. Fajnie, garbuz. Aha. Czas w powietrzu. Serio? A to nie było do tego wyzwania. Rób dobrze. Good job. Jak co jest z tym pitchem? Garbus tak trochę dopiedzielam. Czas na mocny finish. Oczywiście, panie Mok. Lecimy. Nie, nie, tym razem nie przypieprzę. Ten słup. Pamiętacie, jak w trzecim odcinku przychodziłem? Jestem ciapą, wiem. Tu, tu. Tu. Haha. Udało się! Oczywiście, że się udało. Co to za pytanie w ogóle? O, właśnie o to mi chodziło, jak ja mam zarobić te części. Ja byłbym z tymi. Że to przy następny meczek. Meczek. Mhm. Koleś, to było szaleństwo! No pewnie, że było. Nie wierzę, że pokonałeś moją ekipę. Będziesz dalej z nami jeździł, co? Tak. Jasne. Świetnie, bo przydałby się u nas ktoś taki jak ty. O. Lepiej się naucz porządnie omijać przeszkody przed kolejnym wyścigiem. Nara! Nara! Kurde. Slalom po zimowisku. Omijać przeszkody. Coś tu nie gra. On będzie mnie chciał zwerbować, czy co? Jakie fajne zakłady. Miasto dla zabawy podrzuciło nam na trasy jakieś śmieci. Spróbuj przetrwać. Miasto? Czytaj familia, tak? Czyli możesz tak po prostu kazać miastu coś zrobić? Haha! Dołącz do nas i będziesz mógł kazać komu tylko chcesz robić, co tylko chcesz. Żyć nie umierać. Na coś się spierać. Tak, tak. Oj, oj, ale mnie przyciągło do ściany. No i oczywiście, że mnie cofnie na ostatnie miejsce. Co się... Na lipę. Jedź. Dobra. Ten garbus tutaj nieźle popyla. Mówiłem, że będzie chciał mnie zwerbować. Czy to teraz jedziemy w góry? Tam, gdzie jeździliśmy sobie z tą bombą. To lecimy. To nie, może nie będę używał nitra, żeby nie wylecieć. Tu trzeba będzie uważać. Dlatego przydadzą się hamulce, które ci dali akurat zapewne. O właśnie.
No mogę niby tam jechać, ale wydaje mi się, że byłoby wolniej. A jednak się myliłem. Pewnie jeszcze chcę polecieć. Dobra. Na razie! Na tym Airbus całkiem nieźle. Tu jedzie. Oj, oj, oj. To nie. Mniejsze to się wciśnie, co? O nie, nie, nie. No, jedź, jedź, jedź. No szkurry. Nie dogonię go już. Nie dogonię go. Pierwsza trójka stopy, ale wygrana jeszcze lepsza. Jak ja to mam zrobić, Marku? A może? Hopsa! Niewiele czasu zostało. Bierz się do roboty. Widzę, widzę. O nie. O nie, no nie no. Jedź. Dobra. What the fuck? Ale to był wyścig. Ja pierdzielę. Chyba bliżej przegrany jeszcze nie byłem. Boże, ale tempo. Ja pierdzielę, przecież ta auto nie ma tyle skoku, a tak lata. No, muszę trochę lepiej jeździć. O kurde. Było blisko. Twoja ekipa naprawdę zrobiła zamieszanie. No, trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno ledwo potrafili prowadzić. Ha, co to znaczy? Musimy podziękować familii. Dali nam przewagę, jeśli wiesz, o co chodzi. Nie, co masz na myśli? Nie martw się, zobaczysz. Chcesz się dalej ścigać, nie? Proste. Dobra. Taj, stary, chyba coś jest nie tak z farmerem. Co odkryłeś? Coś jest nie tak z samochodami. Daję z siebie ile mogę, a i tak ledwo nadążam. Dobra, drąż dalej, ale Mac, uważaj. Tak jak zazwyczaj. Nawet nie będę tego komentował. No, nawet popularnie idealnie udało nam się pojechać ten wyścig. Ledwo, ledwo, kurde, byle. Trudny poziom zaczyna być naprawdę trudny. Nie, prawda jest taka, że tragicznie pojechałem ten wyścig. Głównie przez ten numer, że przegraliśmy, ale... Ja pierdzielę! Były trzy drzewa. Jedyne trzy drzewa, w których mogłem się zaklinować. Ja akurat się wpieprzyłem między nie. What the fuck? Wokół New Haven. Czym jest New Haven? Wokół. Ale dobrze, się nagrywa. No, jakby się nie nagrało, był lipsem. Przynajmniej macie jakiś fajny wyścig, który pokazuje, że nie zawsze jest łatwo. Tylko wyścig wokół jeziora? A nie nazywacie się kompania ryzykantów? Wybraliśmy ustronne miejsce, żeby przeprowadzić parę testów. Zobaczysz. Może nie chcę zobaczyć. Tym razem to ja wygram na ludzie. Nie, zostaw mnie. Dobrze. Tym razem jadę to perfekcyjnie. Nie ma takiej opcji. Żaden garbus mnie nie będzie wtedy. Oj. Dobrze. Żaden. O, 11 km. Ale to chyba dwa kółka, co nie? Tak, dwa kółka, na szczęście. Dobra. No ale słyszę, że są. Jeden jest tuż za mną, jakiś ludek. Jak to się ślizgało, the fuck. No pewnie ten garbus znowu już się trzymał, nie można było skrótem.
Nie. W końcu Mitrio. Ała. Dobra, tym razem bezbłędnie między drzewami. No ale tutaj w terenie już się trzeba skupić. To całkiem mocno, nie ukrywam. Dużo łatwiej się jeździło supernową niż tu skurry. No resetuj szybciej, no. Wiedziałem, że tak będzie w końcu. Ja nie pojadę perfekcyjnie. O, what the fuck? No, drift. Dawaj to pić. Dobra. Tym razem nie będzie żadnych takich łatwiejszych błędów. Tam na wieczór. Oj. Dobra. Nie, naprawdę bardzo podobają mi się te wyścigi off-roadowe. What the... Jedyne, co mi się w zasadzie nie podoba w tej grze, to to, że jeżeli dostaniemy damage przy drifcie, to gra tak jakby ignoruje to, że powinniśmy zostać zablokowani i pcha nas dalej nienaturalnie tą stronę, w którą driftowaliśmy. Tu nie dzieją się takie sytuacje właśnie. Kurde, bele. Nie ślizga się. Au. Wiedziałem. Aż taką fajną przewagę zdobyłem. Chwilową. Niestety. Znowu byłem na skróty, ale dobra. Wygrajmy po prostu ten wyścig, nie? Bo nie wiem, jak więcej będę. Oj. Au. Dobra. Nie ma lipy. Forrest Gump za nami jedzie. Drift. No, o tym mówiłem. Co to było za pchnięcie mnie? Mocny finish. Co to było za pchnięcie znowuż? Ja tu nie wylecę, nie tym razem. Patrzę się. Serio, musiałem tak zawinąć. Znowu na luzie. Było i teraz przegram do odmiany. Nie, czekaj. Jeszcze jest szansa. Na szympansa. Trzeba się skupić. Nie, chyba nie ma szans. Kurde. Nie trzeba. Dobra, jest. Ja pierniczę. Tragedia. Stary, jestem nie do zatrzymania. Ja pierniczę. Gdyby nie to auto, to przegrałbym z tym tragicznym kierowcą. Co to był za obrót w ogóle? What the fuck? Czekaj, jak to wygląda? Mówisz, że familia udoskonala wam auta? No jasne. Myślisz, że osły z południa tak dobrze prowadzą? Serio, to już przegięcie. Musisz robić swoje, żeby spełniać marzenia. Chyba dobrze mówię, co? Co? Tak. Wszystko, by spełnić marzenia. Właśnie. Mam taki pomysł. Następny wyścig odbędzie się na jednym z moich placów budowy. Wchodzisz? Jasne. Okej, dobrze wiem, że się ładuje w sidła. Ale i tak się na to piszesz. Nie można się cofać. Poza tym, to jest ekscytujące. To najgorszy powód pakowania się w pułapkę, jaki znam. Staram się jak mogę. Do zobaczenia, brat. Nie martw się, Mac. Nie ma pułapki, która nas powstrzyma. Kurde, bele, ale no, powiem wam. Bardzo irytują te bugi. Jeszcze do tego, to jak jeżdżę, to jest niczego sobie.
To jest bardzo zrywnienie. Nie mam jakiegoś, nie mam pieprzonej czułości kierownicy. Myślałem, że to auto mi tak lata, bo wiecie, mam za dużą czułość czy coś. No właśnie nie mam. Tu nawet nie mogę ustawić czułości. No właśnie, taka sama sytuacja się zdarzyła przed chwilą. Mogę siłę ręcznego ustawić jakoś? Nie, nie mogę. No dobra, nieważne. Ark Tower. Jazda w terenie. Pułapka, tak? Czyli co? Naśle nas policję tym razem? Czyżby się okazało, że tylko Supernowa miała honor? Dobra, zobaczymy. Już? Panie, trochę za wcześnie. Chciała się pochwalić największą wieżą w USA. Ale na razie... Dobra, nagrywa się. Też na razie spauzowałem. Na chwilę. Lecimy. Nie przeszkadzaj sobie, tylko cię wyprzedzę. Już jeden na jeden. No to będzie jakaś pułapka, bo to jest... Piąt jest 6 wyścigów, który tutaj mamy. Coś tu jest nie halo. No i o tym mówię. Kurde. Chwilę widzieliście, jak fajnie. Lecę dalej. O, jaki fajny driftik. Nie było to wyzwania? Nie było. Szkoda. 4 kółka na ludzie. Robimy to. W balona. Czy tam jest inna pogoda? Inna strefa czasowa? Gdzie? Dobra, ale to będzie jeden z niewielu wyścigów, który pojadę teraz perfekcyjnie. No mam dość takiego słabego, pokazywać im taki słaby gameplay tej serii. Lecimy. A coś tu na planie będzie nie tak. Przyśle nas policję czy coś. Albo zacznę ścigać jego. Bo przy tu pasy. Gdzie on jest? Taka propa. Co my zaraz dublujemy Holtzmana? Gdzie jest Holtzman? To jest to? Nie wiem, czy do okolicy wody, bo Holtzman zniknie? Ale poważnie się pytam, gdzie on. Pewnie gdzieś daleko z tyłu. Widzę go. Może uda się go zgublować, kurde, kole. What the fuck, man? Co ja robię? Zapomniałem, jak się jedzie. Się zagapiłem, bo chciałem zrobić miniaturkę. Wyścigi jeżdżę czasem na pamięć, jak są takie krótkie. Szczególnie jak mamy okrążenia, nie? To można sobie pozwolić. Jak się przez chwilę kapnąłem, what the fuck, bo nie ma checkpointu, no nie? O. To był Holtzmana, bajajo, ziom. Jesteś cieniasem. Wiedziałem. Wiedziałem, że to będzie ciubik. Kotratki, fajnie. Wsparcie, tak, wsparcie. Jestem kretynem, powinienem był uważać. Dziadowski jarmużożerny Benzwale. Spróbowałem być miły. Zrobić z ciebie członka rodziny, ale miałeś to za nic. Familia nie potrzebuje kogoś takiego. Znakomicie. Przenigdy nie pojadę dla tych sprzedajnych duchów. No właśnie. No i wyszło. Kurde. Wiedziałem.
What the fuck? Teraz jestem dosłownie jak McQueen. No ale regenerujcie się, panie. O, dziękuję bardzo. Oj. Come on, come on, come on. Trzeba uciekać. Znowu nas nie lubią. Co za cymba. Czyli wyszło na to, że jaka supernowa nie jest, tak czy siak ma najwięcej honoru. Kurde. Super. Co mi przemkną teraz, tak? No chyba ich pogięło. Bo takie auto pokonają. A ta supernowa nie nasłała dla odmiany policji. Dziwnie. Bardziej bym się spodziewał, że właśnie ona naśle niż on. Wydawał się taki fajny, taki uprzejmy. To ci ciulik. Dobra, Gerary, wjeżdżacie na teren i ścigacie auto terenowe. No, przecież to trzeba być imbecylem. Mgła nagle? Przynajmniej mam mgłę. Ale nie wypadek, wypadek. Tak, puszczajcie sobie, bo tak jest w scenariuszu. Tak jesteście zaprogramowani. Dobra, co teraz? Co w ostatniej misji? Co, wrócimy do niego? I tak to się robi. Nie, no, powiem tak. Przyjąłbym. Ale mam lepszą. No i co teraz? Co? Wow, 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 hej, hej. Tu nie Holtzman. Kto mówi? Ktoś z jego ekipy, słuchaj. Nie jesteśmy twoimi fanami. Ale to, co Holtzman wyprawia z familią, to też nam nie pasuje. Co jest? Mam dla ciebie informację. Gest dobrej woli. Holtzman kręci się w okolicy kanałów deszczowych, pracując nad nową trasą. Chcesz mu dokopać? Jedź tam. Hej, dziękuję. Wcale nie musiałeś. Nie ma o czym mówić. Ale poważnie, nie mów o tym nikomu. No dobra, no to już mam odpowiedź. Albo jak ktoś woli, pół przed nami. Mamy już odpowiedź. Co robimy w ostatniej misji? To w sumie wiele znaczy. Jeżeli we własnej ekipie nie ufają Holtzmanowi, swojemu szefowi, no to kurde. Dobrze, zakończmy kompanię ryzykantów. Raz, a porządnie. I teraz jest wyzwanie, dziękuję bardzo. Runda druga. Kto ci dał znać? Nieistotne. Twoja ekipa nie lubi tanich sztuczek. Chcesz zobaczyć sztuczki? Pokażę ci sztuczki. Dawaj, magiku. Ja też umiem sztuczki. Zniszczę cię, dzieciaku. Tak, zobaczymy. Nie na takiego... Takiej C10 to nie przebili w ten sposób jak supernową. Zobaczymy, kto to był. Holtzman. Kurde. Słabą trasę wybrałem. Bardzo się poobijam niestety. Ale już nie ma Holtzmana. Sam się tu pogubił. W swojej trasie. Ała, ała. W swojej nowej trasie sam się zgubił. Cały ten sprzęt spowalnia ci brykę, co, Holtzman? Ten sprzęt jest warty więcej niż ty. A ja umiem zrobić więcej niż ty. Z całym sprzętem od familii rozmerwiętym. Jedenaście kilometrów, to ile ja tu kupię? Trzy kółka. Skąd niby wiesz, w czym kopiemy? Powiedzmy, że... Każdy z nas ich ma, Holtzman. Ciekawe. Nie takich, dzieciaku. Nie takich.
Easy peasy. A jeszcze raz tym wewnętrznym. I tym razem spróbujmy. Atak z góry! Au. No, spróbujmy. Znów wezwiesz na mnie gliny, Holzman? Tym razem tylko ty i ja. Obiecałem kolekcjonerowi, że sam cię wykończę. Wy się znacie, rany, nie chciałbym chodzić na wasze imprezy. Kolekcjoner, tak? Dobra, no to zostaniesz wypieprzony w panie Holzman z familii po tym wyścigu. O tak! Ty i twoja ekipa zaczynacie mnie naprawdę wkurzać. A, bo nie robiłem tego, czego sobie życzyłeś. Ty, familia, z tobą w końcu pożałujesz, że tak nie było. Kopiesz w nieprzeciętnym łajnie, dzieciaku. Powiedz mi, w czym kopię. Wtedy będzie łatwiej. Tak to działa. Dobra, teraz pojedziemy sobie zewnętrzną drogą. To ostatnie okrążenie. Po tym odcinku zostanie nam tylko drag i ucieczka. Niewiele zostało, Holzman. Gdzieś ty? Spójrz za siebie, jestem tutaj. Tak, nie widzę. Ała, może niekoniecznie powinienem patrzeć. No, nie widzę go nawet na mapie. Że chyba coś mu nie pykło z tym tekstem. Tak, jestem Polko. Tutaj. Gdzie jest tutaj? O, zacznijmy od tego. O. Dobra. Zaraz mnie jeszcze dogonię na tym swoim super speed boostie. Z familii. Opa. Landu. Zaraz finish. No, fajna trasa, fajna. Panie Holzman. Szkoda tylko, że nie było konkurencji. Trudno, zdarza się. Tryb trudny jest za prosty. Poziom trudności trudny jest za prosty. Bywa, bywa. Te dwa wyścigi to tak z mojej winy były takie bliskie przegranej. Ostatecznie liczy się wynik wyścigu, a nie to co się działo w trakcie, także żegnam kompanię ryzykantów. Takie sztuczki nigdy na mnie nie działają. Holzman, idzie burza. A tą burzą jestem ja. Sayonara. Hazard Company. O, Lamborghini. Huracan Coupe. Murcielago. Ty i twoi ludzie nie macie pojęcia, na co się piszecie. A, ktoś nie umie przegrywać. Macie zamiar wejść w paszczę lwa. Mam nadzieję, że jesteście gotowi wszystko stracić. Znowu. Odbijamy nasze miasto. Familia upadnie. Nie przestraszysz nas. Robicie wielki błąd, myśląc, że chodzi tylko o familię. Ale co do tych waszych zawodów, to był wasz ostatni offroad przed gonitwą. Rozglądajcie się. Będziemy was obserwować. No to bądźcie gotowi na widowisko. Nie mają szans. Nie sprzęt, a technika czyni z ciebie zawodnika. Dobrze, dziękuję wam za uwagę. W następnym odcineczku zmierzymy się z dragiem, ostatnim też w tej serii, panem Mitko Wasiliewem. Dragstera mamy też przygotowanego już w pełni pod gonitwę. Tak więc miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.